Muszę ognisko zahaczyć przed karczmą. Partiatik! Live! I zrobię potki różne. Na wszelki wypadek. Nie wiem, jacy mocni. No, NPC-ty jak na razie były bardzo słabe. Ale kto wie, co tu będzie, nie? Jak tu wielebny, to nie ja. Dobra, zbieramy. Zbieractwo. Czy to źle, że jestem uzależniony od zbierania? Jestem w dupę klamociarzem typowym. O, obok niego jest ognisko. Dzięki Gomez za 17 lat. Czemu dziadek gra w niemiecką grę? Nie lepiej w polską gotyczka i w ogóle polecam obejrzeć serial? Spoko, dzięki, nie znam. Dał na Golibordę 50 zł, dał na Golibordę 5 zł, dał na Golibordę 20 zł, kurde. Dał na Golibordę 10 zł, dał na Golibordę 300 zł, dał na Golibordę 510 zł. Dzięki. O kurde, ty, czego nie mamy? Chyba wody. Chyba wody nie ma. Dzięki Solonis za 9 lat. Gierka jak tam? Fajna. Fu. Fajna ta gra. Ty, mamy prawie 4K. Dorobiliśmy się całkiem, co? Dorobiliśmy się. Wczoraj jeszcze była walka o stówę. O 5 nawet. Żeby się bić na pionchy. Nie no, dobra jest ta gra, w sumie dobrze, że ta gra dostanie remaster, bo wydaje mi się, że jest mocno niedoceniona przez to, przez ten system walki. Ja w nią gram pierwszy raz. Przecież ja w żadnego Wiedźmina nie przyszedłem i praktycznie żadnego nie grałem. Ale kto wie, może bym się przebił tak. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Zwoskar wdał na Golibordę 5 zł. Koleżko, kiedy aktualizacja topki? Po streamku, troll. Dziękuję bardzo, wybacz. Co? Ej! Mo, no, pewnie by jeszcze dużo czasu. O kurde, zostawcie szani! Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula? Tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. O nie, to oni ją zabili. Kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Ty sukinsyn! Czyżby? Chodźcie tu. Dobra, jest. O chłopie, chyba przelewelowaliśmy. Ja pierdzielę. Geralt, przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało grupowe, się mnie zaskoczyć. No. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy.
Odprowadzę cię. Nie mam glejtu. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Shani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. O kurde, ty, zabili tego. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Olafa, czy jak on tam? Sprawdzę, co ma w kieszeniach, może ma pieniądze. Czekajcie. To. Na sel. Klucz. A no tak, on miał mieć. O kurde. Skąd ta skrzynia? Co jest? A tu. Wziąłem maczugę, bo na sel będzie dla kowala, ale kowala nie ma. Kurde, tam jest kryjówka. A gdzie jest kowal? Wszyscy uciekli. Dobra, to idziemy. Test maczugi? Nie, te broni są strasznym gównem. Testowałem je wcześniej. Nie wiem, czy maczuga byłaby lepsza, ale one styli nie mają żadnych. Co na to wielki łowczy? Pewnie nic, więc go pije, przymy w dupa. Nie, w dupę mam tę maczugę, jeszcze padnę przed tym. Sprzedam ją, pewnie jest więcej warta, bo zazwyczaj sprzedawałem zardzewiałe bronie. Ty są! Pachołek salamandry. Police. Ej, mają skiny. Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz. Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Kac. Przepuść mnie, chcę wejść ze środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. O kurde, panowie! Ignij, ignij! Ścierwo, ja cię to nie ta gra. Iś! Iś! Pal się, śmieciu. Jak to mówił bohater narodowy, pal się, koniu. Wielki bohater, niestety odszedł od streamowania. Kto go zna, ten wie. Co to? Dobra, ta chata czy ta? Chyba ta. Bestia z Polski. No, to nie ta chyba. No ale tam jest oznaczone. O kurde. Grupowy. Fajnie ta krew w ogóle wygląda, jak się leje. Dobra, jest. Nawet łepek jeden poszedł. Jak brak miejsca? Na co? Na rośliny? A nie, na te, dobra. Ej!
Te pakunki przypominają towary Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukin syn handluje z salamandrą. O ja pierdzie, a ja mu pomogłem. To był zły wybór. Zabiję go. Wypić kota? Luj, piję jaskółę. Siema panowie, ej. Rozjebałbym coś. Długo ci może na komendzie się... Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Co jest, budełka? Poczekaj, nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz. Zabrali prosto do bazy w Wyzimie. Nie mamy ich. Tym gorzej dla was. Graj muzyka. Oho, oho. Kupą? Macie kupę na łeb. Iś! Palę was. Kurde. O lol, jest w dupę tanki. Pal się, śmieciu. Ale fajnie machasz mieczem. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór. Dobrze, że nic ci nie jest. Aj, Wielebny, to jest taka szmata. Do Wyzimy. A więc tam muszę udać się tropem salamandry. A teraz dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Z tym kacmenem pomagam dzieciom. Ta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. Prawdziwy kacmen, nie? Dobry jest dla dzieci. Dobrze mówię? Co to jest? Puszczyk. Ty, co? Co to? Ty, co? Zwiększa regenerację. Odporność na kwas. Usuwa zatrucie i przerywa działania innych eliksirów. Biały miód, okej. Okay. Czyli biały miód usuwa toksyny? Ten zielony pasek? Tak, okej, okay, to muszę pamiętać. O kurde. Kolejny puszczyk. Żebym nic nie zostawił. O kurde. Ej, niebieski jest tego daj. To nie jest kryt. Jakiś efekt. A nie, szansa na efekt krytyczny. Ból plus 10. Aha, czyli efekt krytyczny daje ból plus 10. Czyli co? Nie wiem, pieprzę. Kocioł. Dzieci, zara. Musicie poczekać. Ty, a to co?
Gówno. Save. Czemu było napisane nowy korytarz? I się tego nie da zniszczyć? To był bug. A jeszcze raz spróbuję. Pieprzyć się. Na minimapie jest się korytarz zawalony, no coś tam widać. Jakiś fake. Dobra, chodźcie. Ile to daje? Ty, co jest? Co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czynię. A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Co? A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo... Zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Co? Za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Co tu się odpieprza? Czemu miało coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i inne wywary. To ich sprawa, jakich używali. Kapitalizm. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. Górą. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami. I mamy mnóstwo czasu. Karta? Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Co jest w dupa? To jest ta dzika z Gry o Tron. A gdzie dzieci? Widziały to? Nie? Dobra, to jest git. Przedstawiłam ci już swoje racje. Musisz nie, złe racje. Złe racje, nie, złe. Kurde, wody nie mam. Ja pierdzielę, no. Trzeba wody nakupić. Dobra, tutaj. Spalić czy czać czarcią kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Tu będzie wybór? Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła podle zdradzieńcę! Co? Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu. To takie straszne. Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Co ty pieprzysz? Aj, właśnie!
twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wiedzielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem hawekarem. Obiecała, że mi się odda, pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Przekonałeś mnie? Nie no, kto kliknął tu kiedykolwiek, przekonałeś mnie? Powiedz mi. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wielebny. Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Co ty pieprzysz? Mów dalej. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią. Co ty, kmiotku, pieprzysz? Taka jest prawda. Ty. Nie, o, to ich wina. To ich wina. Wieśków. To wina wieśniaków. Próbują wszystkie swoje błędy zwalić na wiedźmę. Tak naprawdę są ohydni. Zabiję ich jak się da. Zamknij się, skurwysynu. Sigma. To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Dobra, ci brodę zatnę. A wy wracajcie do domów. O kurwa. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem. Narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne rządzę! To chyba z książki. Cytat. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Oho! Albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Dawać, gówno. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Ale się zesrał. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę. Yep. Spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się. Ale Sigma totalny. I tak mają farta, że wisieć się będą za zabijanie ludzi. Tyle expa ich wybić. Chyba wbiłem level w ogóle, ale... A nie, wydałem na Igni. Nie wiem, czy wbiłem jeszcze jeden. Będzie boss? Tu jest. O kurde, nie wiem, gdzie on save'a. Będziemy oglądać filmiki najwyżej 7 razy. Co ty, Geralt? Chowaj pochodnie. Ty
Palę ognistego psa i luj. Pij to. Pij! Ja pierdziele, zabija. Zabija. Aj spokój, pieprzyć w dupę tego psa. Pyto pajas. Oglądamy cały filmik jeszcze raz. Ty, serio. Twój poprzed to nie teraz wie, ja wie. Mów, zamknij pożar. Idę. Od samego zarania dziejów, kop. A, kiedy save'a. Czemu auto save'a tu nie było? Dobra, walimy puszczyka. I ardzik, i ardzik. Pu. Nie, nie, stun. Stun, gryzie mnie pies. Ulecz, ona miała leczenie. Jezu, gdzie mam HP? Ulecz mnie! Won! Ona nie leczy? Lecz! Ona nie leczy? Lecz! O nie, stun! Nie! Przyzwała psy! To się on! Ulecz, kurde, ulecz. Nie, cecek. Nie, co to jest? Nie wiem, co się dzieje, widzowie. Spalę się zarab. Ona leczy? O Jezu, nie uleczyła mnie, ale siebie słyszałem. On. Ulecz, proszę. O kurde, ona nie żyje! Ja pierdzielę! Ja też. No i dalej. Pieprzę tego puszczyka śmiecia. Ona żyła? Igni biorę się na arcu, taka sraka. Nie wierzę, że puszczyk trzeba. Znaczy się. Nie no, cecek, kurde! Ona leży, no wstań! Ona nie żyje! Jak ona żyje, jak leży? Ja nie wiem, co on mi robi.
Od razu muszę wybić pota. Ale gówniany save mamy, ja... No wbiegłem w ogień, chyba nie wiem. No co się dzieje, Karen? Ulecz. Ulecz. Zagryz ją pies. Nie zabiję tego. Muszę chyba diamentowego pyłu użyć. Dzięki, właśnie trzeba tam. Co? No kurde, padła już, nie? Pieprze, odczytuję, widzę tylko, że padę, to odczytuję. To mnie popieprzy. Dzięki za lapo, za 23 lata, dzięki. Ja pierdzielę. Czemu ona się kładzie na plecy z bomby? Ona wstanie, pieprzyć ją. Proszę, rzuć. No czemu to mnie stunuje w dupę? No pomocy! Zara mnie popieprzy. Poziom trudności max. Ona musi mnie leczyć częściej. Już mi blida wpieprzyli. Kurde, już szmata. Jakbym jej zapieprzył pięścią w mordę, no naprawdę, oczywiście w postaci fikcyjnej. Czemu ona umarła? Ona chyba coraz mniej HP ma. Ja pierdzielę, bo ogień biegła. Proszę, lecz, proszę. Kastuj, kastuj. Kastuj leczenie. Głupia szmatę. Ja sam ją zabiję.
Nie da się. Czemu ona nie leczy? Ona ma leczyć, ona jest healerem w teamie. Ja pierdzielę, healuj. Szybkie w dupę se można wsadzić. Najgorszy styl w tej grze jest szybki. Grupowy jest lepszy. No w ogień biegnie, to nie ogień. Healuj, proszę, healuj. Healuje ona? Healuj, błagam. Jest on, ja pierdzielę. Nie zrobię tego tak. Ja mam jakiegoś nerfa. Jakiegoś nerfa mam na sobie. Puszczyk? Ej, pić puszczyka? Ja nic nie widzę w dupę, nie mogę się ruszyć. Lecz, lecz. Grę mi wypieprzył. Ja pierdzielę, grę mi wypieprzyło na najlepszym ranie, bo już leczyła. Jest. Pierdziele, oszaleję zaraz w dupę z tą grą. Ty, ja myślałem, że przelewelowałem, a nie mogę zabić bossa w dupę, o co chodzi? Ja muszę chyba ten diament rzucić na miecz. Nie mogę gry odpalić. Dwanaście razy zabił. Przed rozmową i od razu będę miał, mówisz? Ty, no chyba trzeba tak zrobić. Nie wiem, czy on save'a. Nie, ja muszę wrócić. Wszystkie, jakie mam poty, wypieprzyć. Wszystkie, jakie mam. Buffy, jakie istnieją. I się wpieprzamy w tego bossa. Iluj. To nie ma bata. Wszystkie buffy w pieprze na Geralta. A kiedy to jest? O ja pierdziele, wody nie mamy. Ja pierdziele, nie ma wody. Nie ma wody w dupę, nie ma wody. Nie zrobię pod... Nie ma wody, ja pierdzie. Kurde, żal mi tego diamentowego wpieprzać, widzowie. No ale nie zrobię chyba inaczej. Mam jakiś alkohol, ale to trzeba mocny, żeby robić potki, tak? Napój czasowo zwiększa regenerację, sok malinowy, ale to mam puszczyk. Kurde, dobra, chyba muszę pył użyć. Dobra. Puszczyk. Jaskuła.
Diament. Wpieprzamy się. Wpieprzamy się. Wpieprzamy się. Na pełnej w bossa. Niech wie powoda z bra widzi do dzi twój pod przed to nie teraz wie ja wie mów maj zapoż idę od samego ty puszczyk jest to jest. O ja pierdziele. Tylko puszczyk mi został? A na mieczu? Nie, jeszcze jest. Ty, a gdzie ja kurde? Ja pierdziele. Nie. 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 Pieprze, nie używam tych enchantów jednak, bo to żal. Gdzie to było? Przecież to jest żal użyć. Nie używam tych enchantów. W tupę to nic nie zmienia. Potrzeba sposobem. No i szmata leży, pieprze, niech umiera. Też umrę zaraz, nie mogę się ruszyć. No czemu on mi CC-ka daje? No w dupę, no. Jakby żyła, to bym jeszcze mógł grać na czas, a tak to no już martwy jestem. Co się stało? Ty na twardy go zabiłem. Co się stało? Czemu padł na twardy? Tej dziwce i to był twój błąd. Jesteś teraz wycieńczony po walce z bestią. A my dałem mu stuna? Skończymy twoje cierpienia. Gień pieprzony mutancie. Ale czekaj. Starczy mi sił. Odo, nawidły go. Oni mnie zabiją. Zabili ją, no! Luj, wczytamy zaraz, Luj. Gruby. Havekar, idziesz do piachu. A ona żyje. Dzięki, Geralt. Zawdzięczam ci życie. Teraz idę się spakować i wyjeżdżam z tej przeklętej. Nie ogarniam wioski. Tego bossa, widzowie. Ja go chyba zestunowałem i zone-shotowałem, ale nie wiedziałem, że tak się da. Dzięki, Geralt. Zawdzięczam ci życie. Teraz idę się spakować i wyjeżdżam z tej przeklętej wioski. Jo pierdziele. Glade! Nie, nie zdążyłem przeszukać psa. Dzięki, Geralt. Wiesz co abuzować? Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. Mniejsze zło wybrałem. Wybrałem mniejsze zło. Przykro mi, że tak myślisz. Że a. Aha. No to luj. Czy się obraziła na koniec? Co no, wybrałem tak jakby Geralt powiedział, ja się wczuwam w Wiedźmina. Ty, ile oni siana mieli, mamy 4,5 koła. To jest do eliksiru? Widzowie? Chyba do eliksiru. No i cała wioska spalona, niezły Wiedźmin. Ja pierdzielę, całą wioskę spaliliśmy.
Dobra, pieprzyć. Idę do kowala jeszcze sprzedać item. Chyba, że kowal nie żyje. O, wielki łowczy ma coś do powiedzenia? Miecz? Nie mam trzech czerwonych. Witam. Bywa. Łowczy wielki ma w dupie. Poluje. Się nie zajmuje dramami wśród ludzi. Na dwa ardy padł, nie ogarniam tego w ogóle. Czyli tego się dało zestunować i dobić? A gula nie chyba. Nie wiem. A to nawet levela chyba nie dało, czy dało? No zabiłem bossy dla łowczego, no. Myślę, idziemy. Nie ma strażników, więc raczej kowala też nie będzie, ale jak się przyśpimy do rana, to może coś z tego być. Do południa tniemy komara. A chyba ta wioska już dead. Ja pierdzielę. Nie wiem, gdzie ten kowal pieprzony. Chyba wykitował. Dobra. Do bramy i glade pokazać. Nie wiem, czy wbiliśmy ten level, czekajcie. 9 jest. Nie wiem, czy 8 nie było, ale co, aż tyle by dał? Shani? Ty, Shani miała być, racja. Jednak coś jest do zrobienia. Żeby mi nie popsuł. Jest, sama siedzi? Kogo nie ma? Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do Wyzimy. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite, ilu skurwysynów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, wszyscy nie żyją. Są lekkie. Poza Mikulem. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz, skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy, Wyzima czeka. Chodźmy. A z Mikulem wszędzie gadać. Jechałem dzisiaj busem, to jakiś 6-latek gadał, że chce jechać do domu Paliona, żeby mu dał milion. Palion daje milion za przyjechanie do jego chaty. A to nie jest jakiś trap PDF-ów. W sensie każdy jest równy. Ale nie wiem. Dobra, widzowie, trzeba nakupić wody, dwie zgrzewy, dwie palety i porobić eliksirów z tych kwiatków, co mamy. Pytanie, czy tyle będzie do kupienia. Łatwy sposób. Kurde, się zgubi jak NPC-ty w Gothiku, zara. Szybciej.
dwie na twoją odpowiedzialność. Dwie orężady. I zgrzewa wody. Ty, czekaj. Serio, hobbity mieszkają tu. A baczuga to na sel. I nożyk. Nie ogarniam tej bestii. Padła szmata. Szybciej, Geralt, chodźmy z tego przeklętego miejsca. Brama do Wizimy jest niedaleko. Nie módl się. To wina kościoła. Mikula nie będziemy pewnie mogli zabić, nie? To strażnik jednak. Kiedyś będzie na ety? No kiedyś na pewno, nie? To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glade. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. Mikul. Tylko się postaw. Porozmawiaj ze strażnikiem i wynośmy się stąd. Geralt, porozmawiaj ze strażnikiem i wynośmy się stąd. No. Szybka partyjka, widzowie. No nie no! Dalej oszukują! Nic się w dupę nie zmienia, nic się nie zmienia. Trzeba pieprzyć tę wiochę. Ta. Pięć. Cztery, cztery. Ale gówno. Jest po grze raczej. Nawet jak czwórka wypadnie jedno, to jest po grze. Jest! Jest! Trzy, 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 nice! Piękny początek! Ja pierdzielę, no akurat nie mogę, no! To już jest naprawdę po prostu oszustwo. Głupia szmata, pieprzona w dupę, szmata. Śmieć. No jeszcze jakby miał przegrać. No. Nie, muszę jeszcze raz niestety, widzowie, żeby odrobić. Teraz odda. Pięć. Trzy trójki znowu, czyli on będzie o trzy czwórki. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę, w dupę nie mogę. Nice, nice. I teraz trójeczkę wyrzuca i idziemy do domu. O, to dziwne akurat, serio dziwne. To samo, to samo. Witam, GigaChat. Sześć jest, jest. Proszę, proszę, daj. Win, win, dobra. Można iść dalej. No. Nie skusisz mnie już. Mam Glade.
Przepuść mnie. Muszę wejść do Wiedźmy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę. Śmieć. Ku jedyny przeżył. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. O kurde. Krzyżowiec. Tak, pamiętam, Mikun. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz. Dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no, glejt zakonniczy. A ja wrzody na życi, brać go. Skurwysyny. Ja pierdziele, nie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!